Czołem, witam Was po dłuższej przerwie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, w jaki sposób przygotowujemy powierzchnię i później układamy płytki nad blatem kuchennym. Tynk w aneksie kuchennym mamy gipsowy, dlatego koniecznym warunkiem będzie odcięcie powierzchni od kleju do płytek, który z kolei jest na bazie cementowej. Jeśli tynk w naszym przypadku byłby cementowo-wapienny, wystarczyłoby jedynie odkurzyć powierzchnię. Do zabezpieczenia gipsu w naszym przypadku użyjemy hydroizolacji od MAPEI, bo taka nam pozostała po wykończeniu łazienki. W praktyce można użyć każdej folii w płynie albo nawet folii dwuskładnikowej, jeśli Wam taka pozostała na przykład. Jedynie czego nie polecam stosować, to betonokontaktu i innych tego typu gruntów szczepnych, bo mimo tego, że w swoim składzie mają żywice, przeznaczone są głównie do przygotowania powierzchni pod tynki gipsowe. No i zaczynamy od przygotowania powierzchni. Ścianę najpierw odkurzamy, a później dla świętego spokoju lekko przylatuję jeszcze mocno rozcieńczonym unigruntem. Jak widzicie, nakładamy folię najpierw w jednym kierunku, a po odczekaniu czasu zalecanego przez producenta w drugim kierunku. I w taki sposób powstaje jednolita powierzchnia.
Płytki w naszym przypadku mamy gres zdobiony 60x60, które będziemy układać. Krawędzie warto zabezpieczyć specjalnie do tego przeznaczoną listą krawędziową, jednak w naszym przypadku postanowiliśmy to zrobić bez użycia tej listwy. Natomiast szczelinę uzupełnimy akrylem malowalnym, a kant płytki przejedziemy sobie farbą ścienną. Wszystko układamy na zielony klej od Atlasa i wspomagamy się chińskim systemem do poziomowania płytek oraz klinami. I to są nasze chińskie systemy do poziomowania płytek wraz z klinami. I tak oto wygląda nasza powierzchnia nad blatem. Teraz czekamy mniej więcej dobę, po czym ściągamy te systemy do poziomowania, doczyszczamy płytki i pozostaje nam jedynie fugowanie spojin pomiędzy płytkami oraz silikonowanie rogu oraz łączeń z blatem oraz z górnymi szafkami. Jedyny mankament nam wyszedł tutaj, ale to nie jest problemem, bo to powinno się przykryć gniazdkiem, nie będzie tego widać, a stało się tak dlatego, że koronka, której używaliśmy, okazała się niewystarczająca, dlatego użyliśmy szlifierki kątowej i wycięliśmy to w prostokątny sposób. I dokładnie o tą szczelinę mi chodziło. W tym miejscu zostanie ona uzupełniona akrylem i później zostanie tutaj pomalowane farbą ścienną. Dzięki temu można będzie zdobyć taki jednolity wygląd. I to już jest tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Podzielcie się proszę w komentarzach, jakbyście wykonali taką robotę. Stawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i życzę Wam miłego dnia. Do widzenia.